Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Kolejny odcinek wakacyjny, a jak wakacje, to i podróże. Dalsze, bliższe, z rodziną, ale również i ze zwierzętami. Także w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak prawidłowo i co ma do zaoferowania rynek w tej kwestii przewozić zwierzęta. Zapraszam do jednego ze sklepów zoologicznych w Suwałkach. Panie Adriano, wakacje się rozpoczęły, wraz z wakacjami zaczęły się również nasze podróże, bliższe i dalsze, ale oprócz zabierania oczywiście domowników, mamy też tych mniejszych domowników, czworonożnych, psy i koty. Jak prawidłowo powinniśmy przewozić zwierzęta? Co ma rynek do zaoferowania w tej kwestii? Rynek do zaoferowania ma w tej chwili transportery oraz specjalne szelki, w które możemy zapakować zwierzaka, czy to pies, czy to kot. Transporterki tutaj stoją przed nami. Tak. Widzę pewne różnice. Tak. I też do czego służą, dla jakich zwierząt przeznaczone są takie transportery? Gryzonie, szczególnie te większe, czyli na przykład świnka morska bądź królik, oraz nasze duże zwierzaki domowe, czyli pies i kot. I widzę różnicę w konstrukcji tych transporterków. Proszę nam powiedzieć, które przede wszystkim są dla których zwierząt? Jedne mają otwarcia dwa. Jedno jest od góry, drugie jest od przodu. Kota dużo trudniej jest wyjąć z transportera, który wygląda w taki sposób, czyli otwarcie jest tylko z przodu, musimy włożyć całą dłoń, aby kota wysunąć. To jest dla niego stresujące. Kot jest bardzo skocznym zwierzakiem. I chyba bardzo opornym właśnie do zamykania w małych pomieszczeniach. Dokładnie. Jeżeli sam z siebie kot chce, jak najbardziej, ale zmuszając go do zamknięcia, to jest nieprzyjemne dla zwierzaka i dobrze go jest zawsze obserwować z góry. Także transporter, który zamyka się w taki sposób, pozwala na to, aby po otwarciu kot mógł sobie sam swobodnie wyskoczyć w swój naturalny sposób i dodatkowo włożąc go na przykład w podróży w samochodzie, jesteśmy w momencie, kierując samochodem, obserwować go od góry, co się dzieje w środku. Czy jest z nim wszystko w porządku, czy się nie stresuje, czy nie ma problemów gastrycznych na przykład i czy zwierzak jest zadowolony podróżą. No tak. I nas widzi też, to na pewno troszeczkę go uspokaja. Oczywiście, tak. Taki transporter ma jakieś specjalne miejsce w samochodzie, jakiś specjalny montaż? Tak, są dwa wypustki po dwóch stronach na górze. To jest miejsce do tego, aby przepleść przez to pasy. Montujemy to od góry, zapinamy to z jednej strony, odkładamy z drugiej i przypinamy psa do pasów. To może też w samochodzie zademonstrujemy Państwu, jak właśnie taki transporter prawidłowo Oczywiście. Powinien być. Pojemniki na różnego rodzaju smakołyki bądź paczuszki na odchody możemy sobie zapakować. Tutaj transporter cały się odpina, jest plastikowy, łatwo go się myje. Dodatkowo w środku powinno się to wyłożyć mięciutkim tworzywem, aby dla zwierzaka było wygodnie. W klatkach, czy większych, czy mniejszych, mamy możliwość dołożenia kółek i pasa, aby nie musieć nosić w ręku zwierzaka razem z całym transporterem. Wygodne to jest bardzo w momencie, jak idziemy na przykład na długą przebieżkę, gdzie musimy psa przetransportować. Jest pas, są kółka, także wygoda jest pełna w kwestii takich sprzętów. Czyli bardzo, bardzo mobilne urządzenie. Dokładnie. One są wszystkie dedykowane dla zwierząt do 10 kg. W przypadku piesków na przykład większych musimy już zaopatrzyć się w specjalne klatki, które możemy zamontować w samochodzie w czasie podróży. Właśnie wybierając taki transporterek, mówiła Pani, że są do kilogramów, tak? Dobierane. Tak, tak jest. Czy też również do wielkości zwierzęcia? Raczej pies bądź kot do 10 kg ma wymiary standardowe, czyli około 30-40 cm. Jak najbardziej mieści to się w takim pojemniczku. Czy
Oprócz transporterków jeszcze pani wspomniała o szelkach, tak? Tak. Szelki przeznaczone są dla... I psa, i kota. Zbudowane są troszeczkę inaczej, ale zabezpieczają one przed inwazyjnym ruchem w samochodzie. Mają wkłady, które pasują do każdego wpięcia w samochodzie, do pasów. Blokują zwierzaka, nie może przejść na przykład na przednie siedzenie w samochodzie. To w takim razie może przejdźmy do samochodu. Pokażmy widzom, jak pies wygląda w takich szelkach. Tak jest. I jak właściwie dobrać właśnie szelki i długość do zwierzęcia. Pieska już ubraliśmy w szelki. Do szelek dołączony jest pasek specjalny. Tak jest. I zapinamy. Jedno zapięcie jest, aby zamocować to na szelkach. Drugie jest uniwersalne, pasujące praktycznie do każdego wejścia w pasy w każdym samochodzie. I wpinamy to dokładnie. Aha. I jeszcze kwestia chyba regulacji, prawda? Tutaj dokładnie. Mamy możliwość. Możemy to albo zwężyć, albo rozszerzyć. Oczywiście musimy zapewnić psu ruch, aby mógł sobie usiąść, swobodnie wstać. A możliwe też jest, że zaplącze się piesek w takie coś. Musimy tego pilnować i ustawić długość tak, aby piesek miał swobodny ruch, ale też nie powodowało to plątania między łapami. Jasne. I tak bezpiecznie właśnie pies może sobie i wstać, i usiąść, i przejść kawałeczek się wręcz. I nie spadnie z siedzenia. I przy ostrym hamowaniu właśnie nie spadnie nam pod siedzenie, prawda? Pod siedzenie, tak. Bo nawet przy ostrym hamowaniu ten pies no niestety może nam zlecieć, ale tak jak pani wspomniała, musimy zapewnić jakieś minimum tego ruchu dla niego, żeby nie czuł się tak skrępowany. Tak. I oprócz tych szereg transporterków jeszcze mamy maty, tak? Maty ochronne. Maty ochronne nie służą może tyle bezpieczeństwu zwierzaka, ile czystości w samochodzie. Każdy zwierzak nie nakłada skarpet i butów, łapki ma gołe, chodzi po każdej powierzchni tak samo jak człowiek. A zetknięcie się brudnych łapek z tapicerką w samochodzie czasami kończy się źle, także warto zainwestować w matę, aby tą czystość w samochodzie utrzymać. Zobaczmy, jak samochód wygląda z założoną matą. I tutaj szybciutko widziałem, pani poradziła sobie z taką matą, choć to oczywiście do końca nie jest założony, jeszcze brakuje pewnych naciągów, ale widać, jak taka mata, jak dużo chroni, prawda, nam w aucie, tapicerki przede wszystkim. I czy to tylko ochrona, czy też dla pewnych zwierząt jest to przeznaczone? Chroni to również przed upadkiem z siedzenia, prawda, tutaj jest zabezpieczone i opływowy jest na tyle, że piesek bardzo lubi stawiać na tylnych łapach. Więc w czasie podróży, jeżeli przyjdzie mu to do głowy, zabezpieczenie jest na nagłówki i na tylnią część przedniego siedzenia, aby nie ubrudził łapkami, nie wpadł pod siedzenie tylnie. Jest to podszywane gąbką, jest to mięciutkie, jest to po części wodoodporne, aby nie zamoczyć tapicerki, która jest pod spodem. I naprawdę czyste, chyba świetnie chroni. Łatwo naprawdę się zakłada do zdjęcia, tak samo do prania również jest wygodne. Można też prać. Można, jak najbardziej. Utrzymuje czystość z tyłu w samochodzie naprawdę dobrze. Super. Zamontowaliśmy transporterek i tak powinien wyglądać transport zwierzęcia właśnie tak. W samochodzie, tak? Czy z przodu na siedzeniu, czy z tyłu. Piesek bądź kotek musi być schowany w taki transporter, zapięte muszą być wszystkie zamknięcia i musi to być przełożone tutaj w te zachapki. I faktycznie przy nagłym hamowaniu, czy też nie daj Boże, blokuje. Zderzeniu absolutnie nie ma możliwości, żeby taki transporter jak nam poleciał do przodu. Dokładnie. Wybierając się w podróż z czworonogiem, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Zadbaliśmy o jego bezpieczeństwo, o nasze również bezpieczeństwo właśnie, zakupując klatkę czy inne pasy, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Przede wszystkim biorąc swojego zwierzaka w podróż daleko czy blisko gdzieś od miejsca zamieszkania, musimy mieć przede wszystkim ze sobą jego książeczkę zdrowia. Są tam wszystkie szczepienia bądź odrobaczania, przyszłe bądź wizyty, które już pies odbył. Bądź kot. I przede wszystkim jest tam informacja o tym, kiedy zwierzak był szczepiony przeciw wściekliźnie. W czasie podróży zwierzak ma kontakt z innymi zwierzakami. Różnie się to kończy. Nie zawsze właściciel ma kontrolę nad tym, gdzie znajduje się pies,
co robi pies i z kim przebywa ten pies w danej chwili. Dlatego informacja o tym, kiedy był szczepiony i książeczkę zdrowia w czasie podróży w okresie letnim bądź zimowym, w każdym, trzeba mieć ze sobą zawsze w torebce. Mówimy tutaj o podróży po kraju. Co z podróżami za granicą? Podróż za granicą w Unii Europejskiej bądź też poza wymaga od psa specjalnych dokumentów, a przede wszystkim paszportu. W bardzo łatwy sposób w każdym miejscu zamieszkania jesteśmy w stanie w urzędzie takie coś wyrobić. Dodatkowo komfort podróży jest taki, że pies mając swoje dokumenty i paszport i książeczkę zdrowia jest pełnoprawnym podróżnikiem. Mamy wszystkie zabezpieczenia i możemy go bez problemu czy w transporterze, czy w szelkach zapiętych oczywiście do wpięć w pasy. Możemy go wtedy swobodnie przewozić. I bez jakichś konsekwencji, niespodziewanych kwarantan na różnych granicach. Oczywiście, tak. Pies powinien bez problemu przekraczać takie granice. Tak, co do problemów z przekraczaniem bądź podróżowaniem zwierzaka, wspomniałabym również o tym, że pies, który nie jest zabezpieczony w samochodzie, czyli nie posiada transportera, nie jest zapięty w pasy oraz nie posiada na sobie szelek, bardzo możliwe, a nawet o tym słyszałam, że jest to również egzekwowane przez policję. Także w momencie zatrzymania przez policjanta osobę przewożącą swojego zwierzaka niezabezpieczonego może wystawić mandat. I jest to mandat, z tego co się dowiedziałem, do 200 zł nawet. W setkach złotych, tak. Myślę, że to są kwoty dosyć wysokie. Zwierzęta, jak ludzie tak naprawdę, różny temperament mają, różnie znoszą również podróż. Czy możemy jakoś naszemu pupilowi, który nadpobudliwy jest, prawda, czy też boi się podróżowania, możemy jakoś pomóc jeszcze? Oczywiście, są różnego rodzaju środki w sprayu, w tabletkach, w płynie. Aplikujemy zwierzakowi substancje na bazie ziołowym, jest to przede wszystkim waleriana. Robimy to parę godzin przed podróżą, on w tym czasie delikatnie się uspokaja, znosi podróż dużo lepiej i psychicznie, i fizycznie. Czyli objawów fizycznych nie posiada, na przykład wymioty, na przykład biegunka. Stres w taki sposób objawia się u zwierzaków. Dodatkowo jego psychika jest na tyle spokojna, że zwierzak nie szamota się w transporterze, nie biega po całym samochodzie, nie szczeka, co również dla właściciela jest przeszkadzające, bo musi skupić się na drodze prowadząc samochód. W długich podróżach jest to jak najbardziej wskazane. Czy to tabletki, czy preparaty, czy spraye, wszystko trzeba wziąć pod uwagę w czasie podróży. A jak jeszcze właśnie przed podróżą, czy jakoś przygotowujemy specjalnie naszego czworonoga? Każdy właściciel powinien przyzwyczaić psa do samochodu. Czyli od pierwszego momentu posiadania swojego zwierzaka musimy go zaprzyjaźnić z pojazdem czterokołowym. Obwąchanie samochodu, przebywanie w samochodzie, na początek bardzo krótkie podróże i z przodu w samochodu i z tyłu samochodu. W przypadku bardzo małych zwierzaków, szczeniaków bądź małych kotków, przewożenie ich na kolanach, również zapięte mu w pasy. Zaadaptować się z tym, poczuć to przez nos oraz przez węch jako taki receptory, jakie wszystkie zwierzak posiada, czyli wszystkie wąsy, przez słuch, przez węch, przez wzrok, musi przyzwyczaić się do sprzętu, musi go poznać i musi wiedzieć, że ta podróż nie przyniesie mu żadnych nieprzyjemnych konsekwencji. Przed podróżą karmimy zwierzę? Nie. Do 2-3 godzin jedzenie nie jest wskazane. Woda, witaminy jak najbardziej, środki uspokajające jak najbardziej, ale 2-3 godziny nie dajemy psu jeść wcześniej jak najbardziej. Podczas długich podróży coś zabierać ze sobą? Woda zapewne tak, ale czy właśnie karmimy podczas podróży już? Jeżeli to jest podróż bardzo długa, to oczywiście każdy ma swoje terminy, aby coś zjeść. 3-4 posiłki dziennie dla takiego zwierzaka to jest minimum. Myślę, że jak najbardziej. Oczywiście do tego też są przystosowane specjalne miseczki, buteleczki, specjalne na podróż, które w razie wstrząsów, w razie upadkowi, przewróceniu się, nie ulegają wylaniu, ubrudzeniu samochodu, ale jak najbardziej. Karmimy psa, dajemy mu dużo smakołyków,
Staramy się mu udostępnić wodę nawet w czasie jazdy. Pies musi czuć się normalnie, jak byłby w domu. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak jak Państwo słyszeli, rynek ma sporo do zaoferowania w kwestii przewozu naszych milusińskich. Warto się zaopatrzyć w takie środki ochrony dla naszego zwierzęcia. A teraz, tak dla rozluźnienia, zobaczcie Państwo materiały znalezione w sieci o tym, jak nie przewozić zwierząt. Zapraszam do obejrzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że każda Państwa podróż skończy się szczęśliwym powrotem. Do zobaczenia za tydzień.